Cześć, siemanko, siemanko mordeczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej serii, już taki warsztat prawie gotowy i kolejne narzędzie zrobione takie przeze mnie, takie uproszczenie, ułatwienie sobie pracy, to jest montaż tego tu szlifierki takiej jakby stołowej. Zrobiłem ze szlifierki kątowej. Takie coś. Bzią, bzią. Nie wiem, czy wam się podoba. Mi się to podoba. Przepraszam, że nie nagrałem filmu z tego, że to tworzyłem, ale to za krótki by był film, ale następnym filmem dla was będzie robienie wędzarni z beczki. Na temat wczorajszego filmu wieczornego, tego krótkiego z dokarmienia saren, bo też, co niektórzy mogą nie wiedzieć, dokarmią sarny, pomagam im przetrwać zimę. Ile do mnie przychodzi saren, to wam już mówię, to jest 15 sztuk. W tych 15 sztukach znajdują się dwa koziołki. Dokarmiam je obierkami z warzywami, także zachęcam do pomocy zwierzętom dzikim. To nie boli, a wręcz przeciwnie, pomaga. Pamiętajcie, że zwierzęta typu sarny, jelenie i dziki pomagają też nam, nawożą ziemię. No w lesie, nie na ogródku, bo wiadomo, że jak wejdzie w ogródek, to tylko naszkodzi, bo pożdżera wszystko, poobgryża. Ale tak ogólnie to dla mnie są dobrymi stworzeniami, ponieważ przychodzą do mnie na ogród. Tam jest taki półlas, taki ładny, zalesiony jest i tam mi nawożą trawę, taką trawkę i tam ich dokarmiam, jak widzieliście wczoraj. Może było trochę ciemniej, ale jutro postaram się dla was nagrać odcinek z tego, o sarnach typowo, gdzie one przychodzą, gdzie je dokarmiam, gdzie one mają swoją, że tak powiem, stołówkę, czym je dokarmiam i jak, i ile razy dziennie, także to między innymi też, to już wam mówiłem, jak to stworzyłem. Wędzarnia będzie robiona też, będzie odcinek z tego, jak będzie robione wędzarnia. Co by tu jeszcze wam powiedzieć, co by wam tutaj, będzie kolejny projekt po wędzarni, będzie wiertarka. To jest taka, że na dół, stołowa. No i ciąg dalszy będzie reanimacja wisienki mojej. Świecę wyciągnąłem. Okazało się, że to prawdopodobnie może być wina świecy, bo była pęknięta. Mam nadzieję, że nie wpadło mi do środka. No i niebawem będzie odcinek